Dzięki zaawansowanym systemom transportu uczniowie mogli swobodnie poruszać się między poziomami budynków, podziwiając widoki z różnych perspektyw. Przewodnik wyjaśniał, jak technologia antygrawitacyjna nie tylko ułatwia transport, ale także zapewnia stabilność i bezpieczeństwo budynków. Polskie Centrum Kosmiczne. Na zakończenie wycieczki grupa odwiedziła Centrum Kosmiczne, gdzie statki kosmiczne były budowane i testowane. Uczniowie mogli zobaczyć najnowsze modele statków kosmicznych, które były przygotowywane do przyszłych misji międzyplanetarnych. Dzięki technologii antygrawitacyjnej ARI te statki były zdolne do dalekich podróży, otwierając nowe horyzonty dla ludzkości. Wycieczka po cyberolkuszu pokazała uczniom, jak technologia i biologia mogą współdziałać w harmonii, tworząc miasto, które jest zarówno nowoczesne, jak i zrównoważone. Aria i Cale jako liderzy miasta kontynuowali swoją misję budowania lepszego świata, inspirowali młode pokolenia do odkrywania nowych możliwości i dążenia do doskonałości. Cyberolkusz, będące sercem nowoczesnego świata, stało się wzorem do naśladowania dla innych miast, pokazując, że przyszłość może być harmonijna, zrównoważona i pełna nieskończonych możliwości. Dzięki technologii antygrawitacyjnej i3 AI i zrównoważonemu rozwojowi, miasto to kontynuowało swoją misję, prowadząc ludzkość ku jeszcze większym osiągnięciom. i3 AI, oko i mózg miasta, X-14, budowa centralnego portu kosmicznego. W sercu cyberolkusza, między majestatycznymi megablokami i unikalnym i3 AI, powstał projekt, który miał zrewolucjonizować podróże kosmiczne. Centralny port kosmiczny. CPK, zlokalizowany w strategicznym punkcie miasta, miał stać się bramą do gwiazd dla mieszkańców Ziemi i innych planet. Pomysł i projekt. Pomysł budowy centralnego portu kosmicznego zrodził się w głowach Ari i Kayla, którzy pragnęli, aby cyberolkusz stał się nie tylko centrum technologii i zrównoważonego rozwoju, ale także pionierem eksploracji kosmosu. Projekt został zatwierdzony przez Radę Miasta i wspierany przez i3AE, które miało nadzorować każdy etap budowy. Zaawansowane technologie. Centralny port kosmiczny był projektem, który wymagał zastosowania najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych na Ziemi. Technologie antygrawitacyjne ARI stały się kluczowym elementem konstrukcji. Pozwoliły one na budowanie ogromnych struktur, które unosiły się w powietrzu, co znacznie ułatwiło logistykę i zarządzanie przestrzenią. Port został zaprojektowany tak, aby mógł obsługiwać zarówno tradycyjne rakiety pionowego startu, jak i nowoczesne statki kosmiczne wyposażone w technologie antygrawitacyjne. Dzięki temu CPK mógł obsługiwać różne rodzaje misji, od krótkich lotów orbitalnych po dalekie podróże międzygwiezdne. Struktura i funkcjonalność. Centralny port kosmiczny składał się z kilku kluczowych sekcji. 1. Terminale pasażerskie, zbudowane z najnowocześniejszych materiałów. Terminale te były w stanie pomieścić tysiące pasażerów jednocześnie. Wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i komfortu, terminale oferowały wygodne przestrzenie dla podróżnych oczekujących na swoje loty. 2. Hangary i dokowanie. Wielkie hangary były zaprojektowane tak, aby pomieścić statki kosmiczne różnej wielkości. Systemy dokowania, wykorzystujące technologie antygrawitacyjne, umożliwiały szybkie i bezpieczne załadunki oraz rozładunki. Centra kontroli misji. CPK zawierał zaawansowane centra kontroli misji, skąd inżynierowie i naukowcy mogli monitorować i zarządzać wszystkimi aspektami lotów kosmicznych. Dzięki integracji z i3 AI, centra te miały dostęp do najnowszych danych i analiz. 4. Laboratoria badawcze. Port zawierał również laboratoria badawcze, gdzie naukowcy mogli prowadzić eksperymenty i prace nad nowymi technologiami kosmicznymi. Było to kluczowe dla ciągłego rozwoju i innowacji w dziedzinie eksploracji kosmosu. Współpraca i inwestycje. Projekt budowy CPK przyciągnął uwagę i wsparcie wielu międzynarodowych partnerów. Korporacje z całego świata, w tym Paul Orlen Corp, zainwestowały znaczne środki w rozwój portu. Współpraca międzynarodowa umożliwiła wymianę wiedzy i technologii, co przyspieszyło proces budowy i uczyniło CPK jednym z najnowocześniejszych portów kosmicznych na świecie. W 2390 roku, po wielu latach intensywnych prac, Centralny Port Kosmiczny został oficjalnie otwarty. Uroczystość otwarcia była wielkim wydarzeniem, które przyciągnęło delegacje z całego świata.
Arya i Kale, jako główni inicjatorzy projektu, wygłosili inspirujące przemówienia, podkreślając znaczenie CPK dla przyszłości ludzkości. Pierwsza misja. Niedługo po otwarciu z CPK wyruszyła pierwsza misja na Księżyc, której celem było zbadanie nowych źródeł kryształów erytonowych. Misja ta, nadzorowana przez i3 AI, była ogromnym sukcesem i potwierdziła możliwości nowego portu kosmicznego. Centralny port kosmiczny stał się symbolem ludzkiej determinacji i zdolności do przekraczania granic. Dzięki zaawansowanym technologiom międzynarodowej współpracy i wizji Arii oraz Kaela, CPK umożliwił ludzkości podbój kosmosu na niespotykaną wcześniej skalę. Cyberolkusz, z CPK jako jego sercem, stał się prawdziwą bramą do gwiazd, otwierając nowe możliwości i horyzonty dla przyszłych pokoleń.